Boże, drogi, co wy żeście tutaj zrobili? Człowiek posprząta, wszystko przeszykuje i wystarczy, że wyjdzie taka gromada i po prostu wszystko zepsuje. Wiecie co? Siedzą tylko, jedzą i brudzą. A to potem ktoś musi wszystko sprzątać. Nie pomyśl, no właśnie. Kto to potem będzie wszystko sprzątał? Przyjdą, imprezują, balangują, tańczą i siedzą. Jezu, ja się tej kobiety boję, jeszcze mnie zje. Lepiej się schowam. Jak one, te ludzie, brudzą, to opadają ręce. Jak pracują, brudzą. Jak nocują, brudzą. Jak się nudzą, brudzą najwięcej. Oglądać to padło. Po hotelach się gzą, pornografię uprawiają. Ja wiem wszystko, do mnie idzie każde jedne prześcieradło. Jak one, te ludzie, kiedy robią ze sobą koniec, te różne ludzie nie pomyślą nawet, tylko żyły sobie ciach i zadowolone. A to potem wszystko musi być na mokro szorowane, na sucho nie pójdzie. Ja wszystko robię i teraz powiem, że wszystko złe, co na świecie jest, to jest dlatego, że ludzie nie sprzątają po sobie. Jak one, te ludzie, chcą mieć wygodnie. Najbardziej konsumpcyjna jest młodzież. Do tego nawet doszło, że się relaksują w spodnie. Ja wiem wszystko, do mnie idzie każda jedna odzież. Jak one, te ludzie, co chcą zrobić lepiej, nie pomyślą, ile przy tym się nabrudzi. Tylko w książkach czytają, bidę taki klepie. Ja tam w ogóle nie rozumiem takich ludzi. Ja jestem człowiek i teraz powiem, że wszystko złe, co na świecie jest, to jest dlatego, że ludzie nie sprzątają po sobie. Ja też jestem człowiek i teraz powiem, a rób przecież rewolucję jeden z drugim. Rób!